To współprzewodniczący pan Farage, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący Barroso, powiedział pan nam dziś rano, że Unia Europejska jest inspiracją. Przyznaje pan jednocześnie, że są pewne małe problemy ekonomiczne, jednocześnie powiedział pan, że zatrudnienie i wzrost się pojawią, że wszystko idzie dobrze. Odmalował pan taką wizję nowego okresu odnowy europejskiej. Jako były komunista, pamięta pan zapewne sowieckich przywódców, którzy mówili wszystkim o rekordowych zbiorach, o rekordowych poziomie produkcji. I mówili też oni, że historia jest po ich stronie i że pogrzebiemy Zachód. Teraz oczywiście patrzymy na to z uśmiechem wstecz. I być może jutro, także ludzie spojrzą na pana jutro i powiedzą, jak ten niewybrany człowiek w wyborach może mieć całą tę władzę, a ta klasa polityczna, jak ona tutaj zasiadająca w tej Izbie, może powiedzieć, że metoda wspólnotowa powinna zastąpić demokrację krajową. Ludzie spojrzą na to ze zdumieniem, że zrezygnowaliśmy z demokracji. Ale co pan chce zrobić? Otóż pan chce powiedzieć, że dobrze, mamy Unię Europejską i teraz musimy jeszcze więcej jej mieć. Więc pan jest jednym z architektów aktualnej sytuacji i pomimo, że wszystkie kroki do dnia dzisiejszego były błędne, mówi pan, że będziemy robić dalej to samo. Czy to nie jest definicja szaleństwa? Dla mnie nie jest to racjonalna odpowiedź na jakąkolwiek sytuację, w której się aktualnie znajdujemy. I tutaj nie mówimy o stanie Unii, tylko ja powiedziałbym, że Unia jest w stanie, ponieważ popatrzmy tylko na to zamieszanie. Mamy pana jako przewodniczącego Komisji Europejskiej, mamy przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, mamy mojego dawnego przyjaciela Hermana Van Rompuya, który jest stałym przewodniczącym Rady Europejskiej, mamy Polaków, którzy teraz są także tymczasowo przewodniczącymi Unii Europejskiej, Rady Europejskiej. Mamy tutaj całą przewodniczących w naszej Izbie, nawet ja sam, jestem przewodniczącym. I naprawdę nie wiem, jaki jest wspólny mianownik wszystkich przewodniczących. Może niekompetencja, ale na pewno jeśli odbierze się rozliczalność demokratyczną, to nikt w końcu nie będzie za nic odpowiedzialny. I to jest Unia Nietolerancji. Wszyscy ci, którzy tutaj wstają dzisiaj i mówią coś innego, aniżeli rzeczywistość, aniżeli to, jak wygląda sytuacja w rzeczywistości, wszyscy ci ludzie są określani jako faszyści, antydemokraci i tak dalej. I ta nietolerancja jest bardzo głęboka. Więc kiedy pojawiają się referenda we Francji, Irlandii, Holandii, które odrzucają wasze poglądy, widzą to państwo jako problem, który należy rozwiązać. Więc mnie naprawdę niepokoi droga, którą zmierza ta Unia. Widzimy tutaj nowy nacjonalizm w Unii Europejskiej. Państwo chcą zrezygnować, znieść państwa narodowe. Być może dlatego, że kraje takie jak pana Schulza boją się czy wstydzą się swojej przeszłości. I chcą państwo teraz nowej flagi, która zastąpi kraje narodowe. Niezależnie od tego, jak ten cel osiągnąć, chcą to państwo zrobić, nawet jeśli wymaga to odrzucenia wyników referendów krajowych. I mówią państwo, że to populizm. A to, co widzimy dzisiaj w Europie Północnej, rozpoczęło się w kwietniu zaskakującym wynikiem wyborów fińskich. Widzimy nową rewolucję demokratyczną w Europie Północnej. To nie jest antyeuropejskie. Ci ludzie chcą Europy handlu, chcą Europy współpracy, chcą Europy, gdzie będzie wymiana studentów, gdzie będzie można pracować w różnych krajach. Tego chcą, ale nie chcą tej Unii Europejskiej, takiego modelu. Wszyscy wy jesteście po prostu ludźmi przeszłości. Thank you very much, Mr. President Farage. I have a big number of blue cards to you. Wielka liczba but I will give you do głosu zgodnie z only one possibility karty, to answer, colleague Duff. Żeby odpowiedzieć. Proszę bardzo, blue kolega card Duff. Question. One. Procedura niebieskiej karty. Jedno pytanie. Dziękuję, panie przewodniczący. Farage. Panie przewodniczący Farage. Proszę mi powiedzieć, jaka jest pana odpowiedź Little Britain to the
challenges of odpowiedź Małej Brytanii na wyzwania globalizacji. No, często się mówi, że kraj taki jak Wielka Brytania to tylko 62 miliony ludzi i lepiej byłoby być częścią Wielkiego Klubu Europejskiego, bo będziemy więcej, lepiej słyszali na arenie międzynarodowej. No to ciekawe, jesteśmy piątym krajem, który ma najlepszy handel na świecie, któremu teraz nie wolno wejść w rozmowy na forum WTO, bo wszystko to się robi w naszym imieniu przez kogoś, kto w ogóle nie został wybrany przez społeczeństwo, takiego jak komisarz europejski. Niezależna Brytania, która handluje i współpracuje ze swoimi sąsiadami w erze globalizacji, natomiast byłaby w stanie sama kształtować swoje stosunki handlowe na całym świecie i to miałoby sens dla naszego kraju, aby rozpocząć tutaj z światem anglojęzycznym, którym podzielamy wszelkie interesy. Dziękuję. Next speaker.